Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Diablo 3. Tutaj został nam jeszcze jeden korytarz do zbadania. Więc udamy się. Wzywa cię twój król, żeby rozwalić te stwory. Królewskie krypty. Zerknijmy sobie, jak to wygląda. Okej. Miecz Leoryka. Nie zbliżaj się do niego. To moje brzemię. Niech śmierć uwolni cię od szaleństwa, Leoryku. Zdrajcy! Armie Kandura słuchają swego króla nawet do śmierci. Nawet jeśli wy tego nie zrobicie. Śmierć wnosić ciepło życia do mego grobowca! Zniszczymy cię, piekielny pomiocie! Od razu tak przyjemniej przebiega rozgrywka w momencie, kiedy mamy tyle pomocników. Już troszeczkę też dziękuję, wtedy że pomagasz mi w walce z ciemnością. Sprawniej idzie na pokonywanie tych stworów. Nie pokonasz! Poniosłeś klęskę, kiedy popadłeś w szaleństwo. Jaką umiejętność mam opanować? Thank you.
udało się. O! Tak jak widzicie tutaj te przedmioty, są niebieskie, czyli magiczne, są żółte i jest też legendarny hełm. I on daje taką poświatę, żebyśmy go nie przeoczyli. Tutaj mamy zejście. Zatem podążajmy. Oto i krater. Tego się nie spodziewałem. Jak się tu znalazłeś? Jestem... Byłem... Pamiętam, że spadałem. Kim jesteś? Nie jestem waszym wrogiem. Tak mi się wydaje. Chyba przynoszę ostrzeżenie. Ciemności. Nadciągają ciemności. Muszę... Nie pamiętam. Musisz udać się w bezpieczne miejsce. Wtedy poszukamy odpowiedzi. No dobrze, musimy teraz wrócić do nowego Tristram. Sądziłem, że ujrzę upadłą gwiazdę, lecz znalazłem jedynie człowieka. Oczywiście niczego nie pamięta. Może Deckard Cain powie coś więcej. Znalazłem go w kraterze. Żaden człowiek by tego nie przeżył. Kim jesteś? Czym jesteś? Wojownikiem, jak sądzę. Niosłem ponure wieści, ale niczego nie pamiętam. Twoja wiadomość może nas ocalić od nadchodzącej zagłady. Pobłogosławił mnie Ratma. Świetnie, uzyskaliśmy nowy poziom, mamy też odblokowane nowe umiejętności, bardzo się z tego powodu cieszę. No to tak, tutaj z umiejętności podstawowych mamy wyssanie krwi. Generuje 15 punktów esencji, przy czym przy każdym zadaniu obrażeń. Wysysasz krew wybranego przeciwnika, zadajesz mu obrażenia i odzyskujesz zdrowie. Można by to sprawdzić. Kolejnym atakiem tutaj mamy szkieletowy mag. Wskrzesza szkielet, który powstaje z ziemi i atakuje twoich wrogów. I tutaj w tym momencie odblokowaliśmy sobie runę. Ożywieni magowie pozostawiają po sobie zwłoki, gdy zginą lub skończy się czas ich działania. No włączmy to sobie, żeby po prostu zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. Mamy też możliwość tutaj umiejętności pasywnej. Z umiejętności pasywnych mamy odblokowane dwie. Pierwszym to jest paliwo śmierci. Użycie zwłok zwiększa twoją szybkość ruchu o 3% na 5 sekund. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy. Nieliczni odważyli się zgłębiać mroczne sztuki, ale to dlatego, że niewielu jest nam podobnych. Mistrz nekromancji Ordan. A drugie to ze śmierci życie. Użycie zwłok zapewnia szansę na stworzenie kuli zdrowia. Śmierć zawsze znajdzie drogę. No dobra, my sobie weźmy to paliwo śmierci. Więc tak to załatwimy. A jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, moi drodzy, no to tak, tutaj zidentyfikujmy sobie ten hełm. Jest to korona Leoryka. Daje nam 41 pancerzu. Pod każdym względem jest lepsza od naszego skórzanego kaptura lwa. Więc oczywiście go sobie
aplikuję. Ojejku, dobra. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tutaj mamy też na nadgarstki żółty chłodny szelong, który również jest lepszy. Jeżeli chodzi o buty, to nic nie wpadło. Jeżeli chodzi o broń, to mamy płomienistą pikę. Ona będzie lepsza od naszej poprzedniej broni. I myślę, że na tym się zakończy. Jeżeli chodzi o kwestię naszego towarzysza, no to widzę, że u niego również możemy sobie tak jakby aplikować broń. Jeżeli chodzi o umiejętności, to mamy dwa do wyboru. Nasz templariusz ma aktualnie 5 poziom i z każdym kolejnym, następnym, 5 poziomem będzie odblokowywać dodatkowe umiejętności. Jako pierwsze mamy do wyboru albo uzdrowienie, czas odnowienia 30 sekund, leczy ciebie i templariusza, a drugie to wyzwanie, czas odnowienia 10 sekund, gdy zostaniesz trafiony, sprowokuje twoich pobliskich wrogów. Może weźmy to wyzwanie. A jeżeli chodzi o drugą umiejętność, pierwszym będzie albo jest oddanie, zapewnię regenerację życia tobie i templariuszowi, a drugie to zastraszenie. Wrogowie, którzy trafią templariusza lub sami będą przez niego trafieni, zostaną spowolnieni. Może weźmy sobie to zastraszenie. Wydaje się to być ciekawą opcją. Chodźmy od razu do kupca, żeby sprzedać wszystkie zalegające nam rzeczy w ekwipunku. A, bo my tutaj mamy taką sytuację, że mamy... Czy ta broń jest... A nie. Dobra. Okej, bo myślałam, że w momencie, kiedy mam tę broń, myślałam, że jest ona oburęczna. Ale nie jest, więc spoko. W ogóle to są jakieś wyschnięte serca. Sprzedam, bo ta tarcza jest mimo wszystko lepsza. Buciki tak samo. Jeżeli chodzi o tę broń, no to to też mogę posprzedawać. A, możemy też naprawiać. Naprawmy wszystko. No dobra, teraz udajemy się do Deckard Cain'a. Opowiedz mi wszystko, co wiesz, nieznajomy. Każdy szczegół. Upadek, ogień, miecz o wielkiej mocy. Był mój, ale rozpadł się na 3 części, kiedy spadałem. Musimy odszukać te 3 części. Sądzę, że gdy przekujemy miecz, wróci ci pamięć. Na polach grasują kozłoludy. Czy to możliwe, żeby miecz miał z tym coś wspólnego? Ależ oczywiście. Tak jak umarli ożyli wokół nieznajomego, tak części miecza mogły doprowadzić kozłoludy do szaleństwa. Poznamy odpowiedzi, gdy odzyskamy miecz. No dobrze, my się musimy teraz udać na pola niedoli. Myślę, że chyba najszybciej to będzie zrobienie poprzez teleportu, więc tak zróbmy. I udajmy się na pola. Jeśli jest miecz, to go znajdziemy. No, teraz mogę wam pokazać te nasze nowe bronie. Jak widzicie, tak wygląda wysysanie z naszych wrogów. Cóż za potworne stworzenie! A to jest nasz pomocnik. Tego możemy sobie wskrzesić. Po nim zostają zwłoki.
Jeżeli chodzi o to wysysanie, jest to mega ciekawa... mega ciekawy atak. Ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o... dodatkową umiejętność, to chyba jednak bardziej przemawia do mnie ta włócznia z kości. Ona jednak wydaje mi się być bardziej efektywna. Oj, te kule wybuchają. Słyszę goblina. I chyba nawet go widzę. Kilka rzeczy nam wpadło. O kurczę, widzicie to ten drzewiec? Potężnie. Chodźmy sobie tutaj dalej ścieżką. Mamy teraz poszukać legowiska kazrów. Jak na razie widzimy, że nie możemy się tutaj przedostać dalej. Więc... musimy lepiej przeszukać pola niedoli, by znaleźć to... legowisko. Tutaj mamy skrzynkę. Odejdź! Nie ma tu nic dla ciebie! Powinniśmy to przewidzieć. Chłopi odeszli przeszło 2 tygodnie temu, a myśmy zostali. Zeszłej nocy słychać było zakradające się bestie. Mąż poszedł sprawdzić i od tej pory go nie widziałam. Zostały mi po nim tylko nasze wspólne rzeczy. Może komuś innemu przydadzą się bardziej. Nastały mroczne czasy, przyjacielu. Już myślałam, żeś jednym z tych okropnych kozłoludów. No ale skoro nim nie jesteś... może coś kupisz? No tak jak mówiłam, no ja zwolenniczką kupowania nie jestem, więc tak jakby nie będę kupować nic. Tutaj widzicie, mamy przekreśloną, uszkodzoną dębową różdżkę. Takie przekreślenie świadczy o tym, że jest to konkretna broń dla konkretnej klasy postaci. Ta różdżka pewnie była dla czarodziejki. Więc my, będąc nekromantą, po prostu nie możemy jej używać, nie? Dobra, ja za to skorzystam z tego, że trafiliśmy na tę panią. I sprzedam zalegające nam rzeczy w ekwipunku. Jesienny klimat, tak jak u nas za oknem. Też tak mrocznie i ponuro. Ale akurat jesień jest moją ulubioną porą roku. Jest taka bardzo nostalgiczna, plus... no, uwielbiam złotą jesień, kiedy wszystkie drzewa są takie piękne i kolorowe. No, to jeszcze mamy jakiś otwór.
Nikt nie zniesie więcej twojej obecności. To niemożliwe. O kurczę. Potężny. O fucker, widzieliście w ogóle tu jakaś pułapka, która we mnie wystrzeliła? Ludy muszą służyć cyklonowi. O, mamy tutaj punkt. Więc świetnie, bo jakbyśmy kiedyś chcieli się cofnąć do tych pól niedoli, to nie będziemy musieli już pokonywać całej mapy. Luknijmy, dobra, czyli mamy cały zarys. A, tutaj mamy jeszcze... Aha, dobra, to jest to przejście, którym nie mogliśmy przejść. Więc teraz chodźmy środkiem. Może akurat uda nam się trafić. Teraz rozumiem znacznie więcej. Świetnie, poziom 12. O, mamy nową runę. Ale runę mamy do nowej śmierci. Dobra, czyli tak. Ten szkieletowy mak średni. Nowa śmierci, koszt 20 punktów esencji. Wyzwalasz nowe, która zdaje obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. Zobaczmy. No spróbujmy, zobaczymy jak to jest za egzamin. O, tutaj mamy jakieś zejście. Zginął całkiem niedawno. Nora ścierwojadów, poziom pierwszy. Dobra, luknijmy. No nie najgorsza ta umiejętność. Nasi wrogowie są silni, lecz ja nigdy się nie poddam. Chodźmy na poziom drugi. Wzywa cię twój grób. O, mamy skrzynię. I kryształ w środku. Luknijmy sobie do skrzynki. Tylko hajsy. Nie pojmuję, jak zło może kroczyć za dnia. Nie lęka się światłości? Posiadasz jedynie ograniczone zrozumienie tych sił. Ale światłość jest wrogiem zła dosłownie i w przenośni. Całkiem przyzwoite łupy w tej skrzyni. Luknijmy. O, całkiem przyzwoite rękawice.
Okej, dane zamrożenia mamy lepsze. O, mamy żółte buty. Żółty pas. No i broń mamy lepszą. Tutaj już mamy powrót na polanie doli. Kolejne wejście. Niszczyjąca krypta, poziom pierwszy. Tutaj widzę tak bardziej labiryntowo, więc pozwolę sobie nie zostawiać pojedynczych rozwidleń, żeby potem się nie okazało, że trzeba się cofnąć do samego początku mapy. Bo akurat pominęliśmy jeden zakręt. Dobra, tutaj się to połączy. Tu mamy przejście dołem. Też się to połączy. Zacznijmy zatem od lewej strony. Świetnie, mamy poziom drugi. Moja rodzina! Błagam, zakończ ich cierpienia! Błagam, uwolnij moją rodzinę od tej przeklętej egzystencji! Słyszę ich kopią! Miej się na baczności. Duchy kłamią. Smarkaczu, zaraz poznasz mój gniew. Lepiej, żeby nasza wścibska córka dała nam spokój. Dostaniesz się przez te smarkule. Nie mądrze jest nas niepokoić. Oj. Są wolni.
Dzięki tobie moja rodzina może zaznać spokoju, wolna od klątwy, którą na siebie sprowadziła. Niektóre duchy chcą zadośćuczynić za grzechy. Chyba źle ją oceniłem. Dobra, misja wykonana. Wróćmy na pola niedoli. Wszyscy muszą służyć cyklowi. To ja tu jestem przeciwnikiem. Ten blask. Muszę być blisko fragmentu nieco. Dobra, udało nam się znaleźć legowisko Kazrów. No mam jeszcze tutaj tych stworków. I w tym momencie zakończymy nasz odcinek. W następnym udamy się, żeby zwiedzić to całe legowisko. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Jak najbardziej zachęcam do komentowania moich materiałów oraz do zostawienia łapki w górę, jak również do pozostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczenia, cześć!